co tam można zobaczyć? Pamiątki, coś do jedzenia. Może też bilety? O, pociągi. Co jeszcze, jakbyśmy weszli do środka, do budynku, gdzie jest dworzec? Policja. U nas jest. Co oprócz tej policji jeszcze? Jak już taki pasażer wejdzie na dworzec, to co on tam może robić? Czekać na pociąg. Zapamiętałam, że tam są takie ławeczki do poczekania, aż pociąg przyjedzie. Nie przekracza się żółtej linii, bo jak przekroczysz żółtą linię, to wtedy zajedzie pociąg i możecie coś stać. Jaki jest ten dworzec? Jak on wygląda? Miał tabliczkę i jeszcze miał dwa krzesła. Jeszcze miał kolor żółty. Co tam można zobaczyć? Są no takie jakieś drogi, nie wiem jak się tylko nazywają. Tory. No i jest pan kolejarz, kiedyś był u nas. Schody to się przechodzi na drugą stronę do pociągu. Kupowałam bilety. Światła kolejowe. I tory. Widziałam też przystanek. I ławkę. To widziałam też dużo ludzi. Tam był tłum. Się czeka. Można tam coś kupić na przykład? Bilety. I tyle. Jak on wygląda? Duży i są żółte linie, przez które nie można przechodzić. Bo może potrącić pociąg, poczekalnia i kupuje się bilety. Jest pani, która bierze bilety. Jest też, nie wiem, czy tam były takie paski, że chyba coś takiego i tory są też. Tory.